Hej, hej, witam Was dzisiaj, kochani, w kuchni. Dzisiaj niestety nie będę ani niczego gotowała, ani piekła dla Was. Będę robiła mianowicie test melonów. Moje melony, jak ktoś ogląda na bieżąco, to wie, że kompletnie mi nie smakowały, takie malutkie porosły. Pisaliście mi niektóre osoby, że melony sklepowe zupełnie inaczej smakują, więc dzisiaj mąż akurat był w sklepie i zakupił mi melony ze sklepu. A że było aż 3 rodzaje tych melonów, więc mam 3. I dzisiaj przystąpię, kochani, do spróbowania tych oto melonów. Już Wam mówię po nazwach, jakie melony tutaj mamy. Melon żółty, 5,80 za sztukę, w Carrefourze kupione. Następnym melonem jest melon Cantaloupe luzem, 10,37. Także nie jest to zbyt tanie. Najtańszym tutaj melonem jest melon Gallia, 4,88. I może zaczniemy od cenowo najtańszego. One są, jak widzicie, jeszcze w woreczkach. Tak, żeby mi się te woreczki też nie pogubiły, bo jeżeli akurat smak jakiś fajny będzie i mi się smakowo to spodoba, to jeżeli będzie możliwość, to pozyskam nasiona. Ten chyba właśnie melon to jest chyba najbardziej taki, wiecie, chyba standardowy do kupienia. Taki malutki. Niewiele większe od tych, co u mnie porosły. Tamte są, widzicie, dużo większe. No dobra, kochani. Czyli melon Gallia luzem, 4,88. Ile on tu ważył? Pisze pewnie, nie? O, ważył. Cena, waga. Tutaj, nie wiem, czy dacie radę. Mam ostrość złapać tutaj. Widać, ja teraz już teraz nie widzę. 6, nie, troszkę więcej, pół kilo chyba. 600 coś. Dobra. Czyli tak, mam deskę i wrócimy z tym koksem. To mówią. Próbujemy. O, wygląda bardzo podobnie do tego, co u mnie urósł. Także mam tu z boku łyżeczkę i zaraz spróbuję. Jak on smakowo smakuje. O, czy jest słodki, czy też jest taki cierpki. Powiem Wam, że słodycz jakaś tam jest wyczuwalna, ale szału jakiegoś tam nie ma. Chyba że ktoś lubi taki smak. Czekajcie. Także powiem Wam tak, że smak dużo odbiega od tego smaku surowego ogórka, który właśnie był u mnie. Czuć, że jest właśnie słodkawy, czyli ostatecznie jest do zjedzenia. Także ja sobie odkładam. Wygląda w ten sposób. O. Bierzemy się za kolejnego. Ja sobie na woreczku położę, żebym wiedziała, którym to którym. I teraz cenowo, jak mówiłam, od najtańszego do najdroższego, bierzemy się za tego większego. Ten już jest, widzicie, wiele większy. Jest to melon żółty. On cena 5,80. Wagowo prawie kilogram widzę chyba, 900 coś. Prawie kilogram wagowo. Dobra. To przekrajujemy, przekrawamy, przekrajujemy, kroimy. Tak, żeby ktoś tam coś się nie czepiał. Następnego melona. Zobaczymy, jak ten będzie smakował. W środku wygląda już troszkę inaczej. Większa ta zawartość, większa już jest, widzicie, tej tutaj nasion, ale bardzo, bardzo podobnie. No i dobra, próbuję kolejnego.
Nigdy nie miałam okazji jeść akurat ze sklepu. O, powiem wam. Fajny, słodziutki normalnie, słodki. Czyli nie myliliście się. Jeżeli bym miała wysiewać z nasion melona, to tego bym wysiała akurat. Pozyskam sobie nasiona i zobaczymy na przyszły sezon, co będzie. Syn chce to spróbować. Czyli ten bardzo, bardzo słodziutki, żółty, fajny w smaku. Także ogólnie rzecz mówiąc, gęby nie wykręca. Nasionka ma fajne, czyli ja sobie te nasionka pobiorę i spróbuję na kolejny rok wysiać, czyli arbuz, przepraszam, melon żółty, słodziutki w smaku, powiem wam, dobry. Jak mi smakuje, to znaczy jest dobry. Dobra, kochani, odkładam go i bierzemy się za trzeciego naszego melona. Zobaczymy, jak ten będzie smakował. Także wiecie, to w sumie mam tutaj kit wciskać. Jak dobre, to dobre, jak niedobre, to wiadomo. Mówię wam, że niedobry melon. Cantaloupe. Dobra. Kroimy. Ciekawe, jak ten będzie smakował. On, widzicie, już taki ma tutaj chropowatą skórkę. Paski się odznaczają. No dobra, nie przedłużamy. Kroimy. No, pomarańczowy miąższ widzę, będzie miał chyba. O, ten jest, widzicie, już kolorystycznie inny od tych. O pomarańczowym miąższu. No i dobra, i chwila prawdy. Próbuję. Miąższ coś jak u arbuza. Jak on mi posmakuje. Powiem wam, też jest słodki. Troszkę inny smak. Jest jak tamten. Ale jest słodki. Czyli też, że tak powiem, będę próbowała sobie wysiać. Najgorszym właśnie okazał się w smaku ten oto tutaj. Taki zbliżony bardzo smakiem do tych moich wysianych. Czyli galia. Arbuziak, melon, przepraszam, nie arbuziak. A tak naprawdę na miejscu numer jeden pod stanem słodkości to obstawiam tego żółtego. Także jest pyszny, słodziutki i ten również jest słodki, chociaż nie tak mocno jak ten, ale jest słodki. Jest słodki. Także jest do zjedzenia. Ja jeszcze mam swoich dwa melony w szklarni. Może one faktycznie, jak to niektórzy pisali, były niedojrzałe. Także o, podobne właśnie smaku do tego. Tutaj troszkę tą słodkość czuć, ale nie do końca. Ale numerem jeden wyszedł mi arbuz żółty. Także kochani, taka prezentacja dla was dzisiaj. Także mieliście rację, że jednak arbuzy, melony, coś mi z tymi arbuzami, język mi się plącze, że jednak kupne arbuzy są dobre w smaku. Czyli pozyskam sobie nasiona z tych dwóch egzemplarzy. Ten to mi tak nie podeszedł smakowo i spróbuję sobie wysiać na kolejny rok. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak wam się podobał taki mój, że tak powiem, test melonów, żebym znowu nie powiedziała arbuzów, zostawiajcie łapkę w górę. Także pa!